Zdrowia dla wszystkich normalnych. Spalone restauracje to jest to, co potrzebne jest w czarnych dzielnicach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, znowu próba aresztowania. No i próba aresztowania nie skończyła się dobrze dla tego bandziora. Dla bandziora, dla przestępcy, dla człowieka, który no, nie ma szacunku dla prawa i porządku. No i spalono Wendy's. Wendy's, no to jest taka restauracja troszeczkę lepsza niż McDonald's czy Burger King. No tam można usiąść przy stolikach, tam są kelnerzy, kelnerki, bardzo często młodzi ludzie po szkole, w czasie szkoły, tak, także no jest troszeczkę droższe, 1,5-2 razy drożej niż w tych fast foodach typu tam bistro, tak jak wspominałem. No i spalony jest Wendy's, spalony jest, nie będzie już tego Wendy's w tym rejonie, w Atlancie, w Georgii, no to jest południe. Jak się popatrzy na mapę Stanów Zjednoczonych, no to tu jest wschodnie wybrzeże, tu jest powiedzmy Anglia, z tej strony jest Kalifornia, tu jest Floryda, no to Georgia jest mniej więcej tutaj na dole, takie południowo-środkowe Stany. Kiedy zrobią tam nowe restauracje, no zajmie to na pewno następnych kilka czy kilkanaście lat. Richard Brooks najpierw rozmawiał z policją, powiedział, że miał parę drinków, wypił troszeczkę, bo świętował urodziny swojej córki, jednej z czterech córek, ma 27 lat, te cztery córki prawdopodobnie są z trzema albo z czterema kobietami. No i gdzie był problem? Problem był taki, że się nagazował, no i w Ameryce są popularne te wszystkie fast food, te szybkie jedzenia, no to po prostu się przy mikrofonie zamawia tu, a za 5 minut, za 4 minuty się odbiera w drugim okienku. No i on zasnął na tej linii, po prostu jechał, chciał sobie coś kupić i zasnął i właściciele, obsługa zadzwoniła na policję, mówią, że facet śpi na tej linii, która powinna obsługiwać. Tracili pieniądze, tracili zarobki, ludzie zdenerwowani z tyłu, no to policja przyjechała. No i w jednym momencie rozmawiają, w drugim momencie są strzały. Trzy strzały, bang, bang, bang. No i facet był śmiertelnie raniony. Jak to się wszystko działo? No to się działo w bardzo prosty sposób. Policja z Atlanty pokazała wszystkie te wideo, co, no bo teraz parę lat temu kazali zakładać kamery, no bo mówią, że jest nadużycie, że strzelają nieroztropnie, że nadużywają, no to kazali im zakładać się kamery. No i teraz kamera pokazuje całą prawdę. Było dwóch oficerów zaangażowanych, jeden 7 lat w policji, drugi 2 lata w policji. No i jeden przyjechał, zaczął z nim rozmawiać, elegancko rozmawia, 40 minut, policjant podjechał, Garrett Rolfi, który zastrzelił, i David Brosnan, także zawiesili ich na jakiś czas. Ten co strzelał i zastrzelił, to był właśnie 7 lat, ten drugi 2 lata. Władze Atlanty, Georgii powiedziały, że w międzyczasie jest 10 tysięcy nagrody za to, co, jeżeli doprowadzi do zaresztowania tych, co podpalili. Zaresztowali 36 innych rozrabiaczy, no ale to tak na marginesie. No i tych dwóch oficerów miało dwie kamery, no i są cztery kamery na tych dwóch radiowozach. 40 minut to się wszystko działo. Rozmawiali spokojnie, pokojowo, no wszystko wybuchło, kiedy chcieli go założyć mu kajdanki, czyli tak samo jak z tym bandziorem George'em Floydem, z którego robią świętego, przykładają mu
rysują go ze skrzydłami anielskimi, no to tutaj jest podobny taki bandzior. No, niestety to tak jest, że jeżeli policja chce zaaresztować, no a teraz przez te parę tygodni oni czują się po prostu no ponad prawem, no to się zerwał i zaczął stawiać opór. Jeżeli by go zaaresztowali, no to przypuszczalnie by wyszedł za dzień, za dwa, dostałby jakiś klapsa w dupę i by było po wszystkim. No ale niestety przyzwyczajeni są do tego, że prawa nie przestrzegają, no i są ponad prawem, tak? To jest smutne. Biuro śledcze będzie to wszystko sprawdzało, no i powie, czy będą oskarżeni, czy będą mieli jakieś kryminalne oskarżenia. W piątek wieczorem właśnie, jak oni przyjechali za to, że ten samochód zablokował, to ten jeden z policjantów podszedł, zapukał ładnie, elegancko, mówi: słuchaj, co się dzieje? Ten mówi: no, strzeliłem parę lufę czy dwie. To ten mówi: no to wiesz, odjedź, bo tu ludzie chcą kupować. Stając tu z boku. No i zaczęli rozmawiać. Ten Richard Brooks mówi: tak, rozumiem, to wasza praca, jest wszystko jest w porządku. Policjant mówi: no to dmuchnij tu w balonik. No to ten mówi: dmuchnął. Ten mu nie powiedział, ile miał tego zawartości alkoholu, no ale ta kamera pokazuje, że miał jeden promil, czyli 0,1%. A dawka czy poziom już nielegalny to jest powyżej 0,8, tak, tam, że to tam kieliszek wina, czy tam dwa piwa, czy jakaś pięćdziesiątka, no to na tym poziomie, ale w każdym razie jest 0,8 promila jeszcze w Georgii, no w większości Stanów Ameryki, a on miał jeden promil. No i podjechał drugi policjant, no i ten jeden z nich mówi: słuchaj, ty masz za dużo krwi w alkoholu, weź ręce za siebie, nie? No i ten niby nie bardzo chciał wziąć, to jeden ten Brooks zaczął się szarpać. Ten, który postrzelił później, wziął go za rękę. Awantura. Ten murzyn zaczął uciekać. No i się szarpnęli, padli razem na glebę. Ten wyjął tego tasera, czyli te wysokie napięciowe, żeby go obezwładnić, no bo to też już od lat komuniści mówią, że z pistoletami, prawdziwymi kulami nie można, no to trzeba właśnie ten taser. No i na tyle był nieroztropny, mówi: poddaj, bo cię pstryknę, nie? Poddaj się. A ten bandzior złapał to się, zerwał się, zaczął tak. On miał już tego tasera, nacisnął go, tam jakiś krzyk się odezwał, ten jeden z tych policjantów zaczął uciekać, tamten zaczął go gonić, no i w pewnym momencie bang, 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 no i cisza. W tym czasie, kiedy ta cała trójka się szarpała, to te kamery pospadały, później te kamery z radiowozów, bo radiowozy stały wcześniej, no to były w innym miejscu, gdzie oni tam biegali. No ale pokazuje, złędysz ta kamera bezpieczeństwa pokazuje właśnie, że Richard Brooks odwrócił się i skierował tego tasera. No ten taser, no to nie tylko ma igły takie do ciała, no ale również ma tam, wystrzeliwuje na takich miękkich drutach te elektrody i one też są w stanie się wbić i tam na odległość 2 czy 3 metrów też to działa. No i jak oni tam, ta kamera z Wendy's pokazywała, że oni tam biegają, ten się odwrócił, ścigał tego jednego, ten drugi policjant po prostu wziął, zastrzelił go. Atlanta Mayor, czyli tam prezydent, no oczywiście imię musi być Keisha Lars Bottoms, powiedziała w sobotę, że
ta strzelanina nie była usprawiedliwiona. Ta strzelanina nie była usprawiedliwiona, że to można było inaczej to wszystko załatwić. Inna szefowa policji, Eryka Schilz, która ona przyszła do policji w 95 roku, zaczynała tam od jakiegoś takiego szeregowego, chodziła po krawężnikach, to zrezygnowała. Także znowu skutki uboczne bandytyzmu są takie, że uczciwi ludzie po prostu odpadają, tak? Ludzie odpadają. To wszystko jest to zapalone jeszcze właśnie przez tego, te podpalenia tych w poprzek Ameryki od bandziora George'a Floyda. Część ludzi mówi, że to nie można porównywać Floyda z tym Richardem Brooksem, no ale to jest to samo, tak, to jest opór, oni coś robią źle, prawo mówi to jest to, sprawiedliwość będzie jutro, masz prawo do swojej obrony. Nie, oni się opierają, oni mają w dupie to, że podatnik płaci ciężkie pieniądze, no i się szarpią, no i później takie sytuacje się zdarzają. No i teraz takie pytanie jest, co zrobić, kiedy ten podejrzany, czy ten bandzior wziął się, obrócił, no i chciał strzelać z tym taserem, tak? No co można powiedzieć? Policjant miał wziąć na klatę te strzelanie? No, to jest idiotyzm straszny. To jest Stacey Abrams. Stacey Abrams to taka murzynka właśnie z Georgii. Ona przypuszczalnie jest jedną z nominowanych, albo Joe Biden. Ten Joe Biden, który jego syn tam też bandytyzm ekonomiczny uskuteczniał w Ukrainie. No to Stacey Abrams, ona chciała być, ona demokratka, socjalistka, ona walczyła chciała być w 2018 roku gubernatorem Georgii. No ale to też jest, to już jest osobna historia. Wiceprezydentem też może nie będzie, ale wypowiedziała się, że no coś jest w tym całej tej sytuacji i w tym wścieku ludzi, tak? Ci politycy po prostu tłumaczą, że coś jest w tym wścieku. No jak może być wścieku, tak? Jest pod wpływem alkoholu, złapali go, chcieli założyć kajdanki i jest martwy. Jak taka polityczka, jak taki bandzior polityczny, taka no wredny człowiek może powiedzieć, że w tym wścieku no trzeba pomyśleć, że coś w tym jest, tak? W tych nerwach, w tych zemście, w podpalaniu. To polityk taki to po prostu powinien być wywalony na pysk. No ale będzie wybierany, tak? Będzie wybierany, bo jest wystarczająco duża grupa tych czarnych, że w tych rejonach oni po prostu wybierają tylko czarnych, bo to jest plemienne stawianie za siebie, tak? To jest, jesteś czarny, to jesteś z nami. No i to jest problem. Nie idą do policji, nie chcą być w policji, chcą nieustannie walczyć, nie chcą kontrolować sami siebie, wybierają polityków, którzy też czarni, bo czarni, no ale robią z nich niewolników politycznych, no bo to jest 95-99% czarnych głosuje na socjalistów, głosuje na demokratów. Jeden z tych prawników dla tej rodziny Richarda Brooksa, no to powiedział, że on musi być oskarżony o nieusprawiedliwione użycie śmiertelnej broni, no i że w zasadzie to jest morderstwo. No i prawnik, tak? Prawnik wychodzi i prawnik mówi, że taka sytuacja to jest nieusprawiedliwione użycie śmiertelnej broni i że to jest morderstwo. No jak kretyn może coś takiego powiedzieć, jak? Prawnik. No ale będzie tak mówił. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.